poprawiamy kaszkieciki, włoski, itp. Także cześć wszystkim! Witamy Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać końcówki w opryskiwaczu. Także tło mamy już adekwatne, wszystko jest na swoim miejscu, nie holandzik również podpięty. W sumie sprzęt nie jest jeszcze umyty, nie było jeszcze ani pogody, ani warunków. Jeszcze nie jest tak źle. Ale my nadrobimy, wszystko nadrobimy, wszystko już mamy tutaj zaplanowane. Także aby była pogoda, dzisiaj wiadomo słoneczko, no to wszystko na spokojnie się ogarnie. Końcówki do nas przyjechały, my się w tym roku wyposażyłyśmy, tak troszkę bardziej nawet, bo w sezonie, wiecie, różnie trzeba bywa. Trzeba mieć w zapasie. Na czarną godzinę. Jakby coś się stało. Także my w tym roku naprawdę pomyślałyśmy w tym kierunku. Jeszcze takiego odcinka w sumie nie było na naszym kanale, także my kombinujemy zawsze, żeby było co roku coś nowego i także co roku, wiadomo, trzeba najlepiej wiosną zrobić taki przegląd opryskiwacza. Zawsze robimy to z tatą. A w tym roku tato nas wystawił. I powiedział, róbcie same. Róbcie, co chcecie. Widzicie, belka już jest rozłożona, opryskiwacz stoi na swoim miejscu. Końcówki oczywiście już są za nami, zaraz będziemy się nimi zajmować. Także co poza tym? Będziemy też rozlewać RSM. Zobaczycie to na odcinku. Zbiornik mamy pełny. Zalany, pełny. Także warunki, jak go zalewałyśmy, nie były korzystne. Ta wiosna w ogóle jest taka pokręcona, ale w sumie co? Kwiecień. Trochę zimy, trochę lata. No, tak jak było w tym powiedzonku. Także w sumie co? Gadać można długo, ale trzeba się trochę brać do roboty. No i co? Nie przedłużamy. Zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. Tak, zapraszamy serdecznie. Werka operatorka kamery. Także w pudełeczku mam zapakowane końcóweczki. Kolorowo mamy i niebieskie. I fioletowe, i żółte, no i czerwone. Wiadomo, kolory nie są przypadkowe, bo końcówki dobieramy pod względem oczywiście doboru cieczy, jaką opryskujemy oraz oczywiście prędkości, jaką wykonujemy zabieg. Także my tutaj mamy cztery zestawy końcówek. Oczywiście nam najbardziej zależało na tych na RSM, ponieważ to jest dla nas coś nowego. O właśnie, jest i nasza gwiazda. Także tutaj mamy takie po prostu pakiety. Chłopaki nam wszystko z firmy MMAT zapakowali. O, mamy nawet... O, to jest jakaś naklejeczka. Mamy tutaj po prostu taką ściągawkę odnośnie oprysku, wydatku cieczy roboczej do prędkości. O, już się zaczyna koncert. I mamy miareczkę. Jest to w sumie nie taka zwykła miarka, tylko na tej miarce mamy taką tabelkę i jest to kubek kalibracyjny. Firma tutaj właśnie MMAT Agro Technology stworzyła aplikację, która w sumie jest moim zdaniem wyjątkowa co odnośnie tematu wymiany końcówek, jak już jesteśmy, ponieważ mam tutaj właśnie już włączoną aplikację. Proszę bardzo, tak się ona prezentuje. W niej oczywiście mamy wszystkie produkty, które możemy wyposażyć opryskiwacz. Mamy tutaj rozpylacze polowe, nawozy płynne, rozpylacze specjalne i akcesoria. To są takie kategorie w danej aplikacji. I oczywiście jeżeli wejdziemy w poszczególne sekcje, no to możemy po prostu sobie dobrać wybrane produkty. I co najlepsze, w kwestii tego kubka możemy za pomocą niego właśnie wykonywać taką kalibrację. A aplikacja nam w tym pomaga. Wystarczy, że na przykład klikniemy sobie tutaj w sekcję rozpylacze polowe i wyświetla nam się taka specjalna właśnie strona, proszę bardzo, na której sobie po prostu wybieramy prędkość, wydatek cieczy i po prostu aplikacja wylicza nam potrzebne parametry i przy tym dobiera końcóweczki, więc tutaj jest to poniżej zaprezentowane. Rzucimy Wam jeszcze na ekran zrzut. Nie wiem, czy dobrze widać. Wydaje mi się, że powinno być widać. Także tutaj w danej aplikacji wszystko jest zaprezentowane. Jest to taki, naprawdę, to jest takie koło ratunkowe dla rolnika, więc oczywiście w opisie przypniemy Wam linki do aplikacji. Aplikacja jest dostępna zarówno na oprogramowanie Android, czyli tutaj Google Play, jak się nie mylę, oraz oczywiście App Store.
na iPhone'a, także każdy może po prostu sobie daną aplikację pobrać i z niej skorzystać, do czego oczywiście zachęcam. Poza tym w kwestii tego, co przyjechało, mamy rozpiskę, nie będę gołosłowna. Mamy rozpylacze standardowe, e-rzekowy, e-rzek Twin. Mamy filterki oczywiście, kołpaki, uszczeleczki, kołpaki jeszcze dalej. A i jeszcze właśnie końcóweczki nie zawsze trzeba wyrzucać. Trzeba je też również czyścić, płukać, można je przedmuchiwać powietrzem, ale oczywiście mogą być jakieś w nich zabrudzenia i tak dalej, jakieś osady, więc tutaj mamy taką malutką szczoteczkę do czyszczenia właśnie końcówek. No, więc wszystko mamy przygotowane, jak już wspomniałam, w pakietach pod naszą belkę. Szczoteczka jest. I poza tym mamy jeszcze katalog z końcówkami. My się skupimy w sumie na naszych do RSM-u. Jest to KR5. To są dane końcóweczki. Są to końcówki, które mają w tym takim dziówku zakończynowym 5 dziurek, czyli są to rozpylacze pięciostrumieniowe. Tutaj w rączce mam sakiewkę z filterkami do końcówek. I jeszcze właśnie w kwestii danych rozpylaczy, to zaraz właśnie pokażę Wam daną końcówkę. W sumie mogłam to pokazać od razu przy opryskiwaczu, ale tutaj sobie wyjmę i powiem właśnie, pokażę o czym mówię. Mamy tutaj takich właśnie 5 charakterystycznych dziurek. I to jest właśnie dana końcóweczka do oprysku RSM-em. Dobrałyśmy, chłopaki nam pomogli. Nie aplikacja, ale chłopaki nam naprawdę doradzili w kwestii końcówek, także oddałyśmy swoje zaufanie im. I tak oto mamy tutaj wszystko dobrane pod nasz opryskiwacz, pod nasze potrzeby, które panują w naszym gospodarstwie. Także teraz bierzemy się za pakiety i będziemy wykręcać stare końcówki i dopasowywać nowe. Jak Weronika? Bardzo dobrze. Już patrz ile ściągnęłam. No ile? Dużo. Dużo, ale wciąż za mało. Proszę. I tak w ogóle pudełko też się przydało. Na stare końcówki, jako taki śmietnik. Tylko proszę nie gubić, pani Weronika. Ty pozbierasz. O, patrzcie, jeszcze tutaj siłownik podpisany załoga. Gdzie? Naprawdę. O, jeszcze widać, trochę jest wody w końcówkach. Jeszcze oczywiście dodam. Wiem, że to jest niby podstawowa informacja, ale może ktoś tak nie robi. Opryskiwacz po RSM-ie płuczemy, ponieważ RSM jest to wiadomo nawóz płynny i opryskiwacz, jeżeli go nie wypłuczemy, będzie narażony na korozję, także tego nie chcemy. Opryskiwacz płuczemy. Co, nie idzie coś? Nie, no wszystko idzie, tylko idzie? Woda płynie. Wzięłaś sobie odpowiednie rękawiczki, co? Jak wymienię wszystkie, to będzie mogła robić przeglądy opryskiwaczy, jak nic. Więc może ktoś by ją zaprosił, sprawdził jej umiejętności. Co ty na to, Werka? Jeździłabyś na przeglądy? Ja tylko u siebie wymieniam. A, to już Wam napomagała. Ciebie wyślę. Po co, jak ja mam tutaj taką obstawę? Co, Weronika? A nic. Weronika przed chwilą powiedziała, że ta końcówka jest jakaś zaspawana. Ale to ostatnia może dlatego taka oporna. Weronika całą głowicę zaraz rozwali. O, już belkę gnie. Ja wiem, że ten opryskiwacz już pasowałoby wymienić na nowe, ale Weronika, niech daj mu jeszcze sezon, dwa. No patrz, mówiłam, że nie chcę spaść. Trochę wyczucia.
A, i sobie polałam po rękawicach. A, także końcówki już. Także końcówki można oddać w dobre ręce. Jak ktoś chce, no to, to wiecie już, gdzie się zgłaszać. Trzeba będzie jeszcze tą belkę umyć. Nie wygląda to dobrze. Ale że jeszcze od nowości na tym siłowniku będzie nazwisko, no to nie spodziewałam się tego, że to się będzie tak dobrze trzymało. I kompletujemy końcówki. Mamy tutaj akurat rozpylacz typu Twin, czyli ten właśnie dwustrumieniowy. Wkładamy najpierw rozpylacz, później uszczelkę. I na koniec filterek. Także kompletujemy sobie. Werka oczywiście mam kompletuję, ona zakłada poszczególne już gotowe rozpylacze. Bierzemy to, to. I co jeszcze? Uszczelkę. I tutaj jest. Tak, bez uszczelki nie ma tego. A, tamto. Jeszcze nie, bo tutaj takie jeszcze okrągłe. O, najważniejsze. I ja sobie też wyciągnęłam daną końcówkę. O, wyostrzyło mi się. Mamy tutaj, zauważcie, 5 otworów. Ten środkowy jest największy, a po bokach te dziurki już są mniejsze. O co chodzi? Chodzi o to, aby po prostu promień tutaj cieczy przy obu końcówkach na środku był taki sam, jak właśnie bijący tutaj strumieniem do dołu. Dlatego ta dziurka środkowa jest największa, a te mniejsze przez nie wypada mniejsza ilość cieczy, przez co mamy taki sam wydatek cieczy na każdej długości belki. A werkę już namontuję. Końcóweczki oczywiście są zgodne z normami ISO. Też trzeba pamiętać, aby wysokość belki podczas oprysku było to jakieś 70-75 cm od powierzchni opryskowej. Mało osób o tym mówi, ale takie informacje są naprawdę ważne. Także tutaj mamy do RSM-u, tamte są niebieskie typu Twin, także mamy tutaj naprawdę, fajnie się już nam to komponuje. Tutaj mamy założone już dwie, właśnie te, o których wspominałam. Brakuje nam jeszcze trzeciej, także zabawy troszkę jest z tym, ale warto. W tym roku będziemy pryskać na 100%. O, jeszcze jeden zainteresowany. Nikuś, miałaś pomagać. To chodź. Nikuś chętnie by tylko poszczekał. I kolejne. I też pokażę, jak z bliska wygląda filterek. Proszę bardzo. Wspomniałam już o końcówkach, że trzeba, wiadomo, opryskiwać, płukać, końcówki czyścić, ale nie wspomniałam o filtrach. Nie tylko ciągnik posiada filtry, na każdej tutaj sekcji mamy filtry. Takie filtry oczywiście czyścimy. Jeżeli są zniszczone, to wiadomo, dane filtry trzeba wyrzucić i kupić nowe. No i z przodu mamy jeszcze tutaj filtry, także opryskiwacz jednak to jest narzędzie pracy, nie jest niezniszczalne, trzeba to pilnować, czyścić, aby wiadomo, można było tym pracować i aby to służyło przez lata. Także wszystko mamy już tutaj poczyszczone i została nam tylko wymiana końcówek. O, tutaj zobaczcie. Mamy już to zrobione. Cała głowica jest już, o, wyostrzyło mi się, jest już gotowa. Werka kończy już walkę z końcówkami. Naprawdę sporo czasu nam to pochłonęło, bo samo kompletowanie końcówek i tak dalej, mocowanie, no to nie jest taki hop, siup, jednak troszkę czasu to nam pochłonęło. A ja jeszcze z piękną miętową banieczką, zobaczcie, taki ładny dźwięk, pełny zbiornik miętowy z firmy Swimmer, także
samo to, że zakupiłyśmy taki zbiornik, było tutaj cynkiem dla Was, że będzie w tym roku stosowany u nas RSM. Na początku w sumie przez ostatnie lata tak średnio podchodziłyśmy do tematu RSM-u, ale warunki polowe i tak dalej, klimat, no w sumie troszkę nas zmusiły do podjęcia takich decyzji. Zobaczymy, jak to będzie ze stosowaniem tutaj nawozu płynnego. Także jestem ciekawa takiego naszego doświadczenia. Oczywiście RSM nie będzie stosowany na całej powierzchni gospodarstwa, tylko na jej części. Na resztą powierzchnię pójdzie nawóz jako taką granulat. Także zaraz będziemy podjeżdżać, składamy belkę i będziemy tankować RSM. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Niby tylko końcówki, ale naprawdę to robi robotę. Tutaj aktualnie mamy oprysk tymi rozpylaczami do RSM-u. I aktualnie mamy tutaj rozpylacze jednostrumieniowe, antyznoszeniowe. Tak wygląda rozpylanie cieczy za pomocą nich. Werka już składa opryskiwacz, składa lance. Także lecimy z tematem. Wszystko zostało już sprawdzone. A jak to teraz ładnie kolorowo wygląda? Co nie? Końcówki. Niby to taki detal, ale naprawdę nawet wizerunkowo, to znaczy w kwestii wyglądu, robią robotę w opryskiwaczu. Na koniec mam dla Was niespodziankę, a mianowicie na stronie mmat.pl, czyli na stronie producenta końcówek, otrzymacie minus 5% zniżki z kodem GR Załoga, także zachęcam Was do korzystania z kodu robotowego danej zniżki. Tym bardziej, jeżeli jesteście przed taką wymianą przedsezonową końcówek do opryskiwaczy, no to taka zniżka zawsze się przyda. Poza tym mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się z Wami w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, cześć!